Cześć kochani! Witajcie na kanale! O matko i córko! Witam was w kolejnym odcinku na naszym kanale. Dzisiaj jesteśmy troszeczkę w innym ułożeniu niż zawsze, ponieważ przychodzimy do was ze specjalnym odcinkiem, który nosi tytuł Test zgodności dla par. Jest to w sumie tak kto, tylko w trochę innej wersji. Mamy przygotowane 4 tabliczki. 2 z imieniem Kasia i 2 z imieniem Tomek. Przedstawcie, pokażcie tabliczki. Rodzice będą musieli odpowiadać na pytania, no i wskazywać, która osoba jest odpowiedzią na to pytanie. I zobaczymy, ile razy się zgodzicie ze sobą, a ile nie. Następnie taki odcinek nagramy my i porównamy, która z par jest bardziej zgodna. Tak, ze stażem... Trzeba pamiętać, żeby zapisać odpowiedzi. 20-kilkuletnim, czy ta ze stażem 7-letnim. Zobaczymy. 25-letnim. No, ale plus chodzenie ze sobą. To 27-letnim. No, to jesteście 20 lat dłużej niż my. Zobaczymy, no, czy skup się. Skup się. Skupieni? Mhm. Tak. No to pytanie pierwsze. Kto jest bardziej rozrzutny? Jaki? Rozrzutny. No, w sumie... Zgodność. Zgodność? Tak? Tak. No, bo mogłaś powiedzieć, co? Dobra, no. To jest odważniejszy. Zgodność! Ja jestem cykor. Ja się boję nowych rzeczy. Jesteś rozrzutny cykor. Dobrze, że mam ciebie. No. Stopujesz mnie w wydawaniu pieniędzy i stopujesz mnie... I dodajesz mi odwagi. No. No. Kto lepiej dogada się na wakacjach za granicą? Zgodność! Dobrze nam idzie, Tomek. No. Kto jest większym bałaganiarzem? Zgodność! No tak. Tomek w tym związku jest osobą, która mnie i Paulinę pilnuje w utrzymywaniu porządku. To znaczy, mam jakieś swoje przyzwyczajenia i coś musi być wysprzątane, coś musi być czyste, bo bez tego ani rusz, ale ogólnie ja i Paulina jesteśmy bałaganiarkami, bo jesteśmy... Bałagan. Robimy bałagan, a on za nami chodzi, się na nas wkurza i po nas sprząta i na nas narzeka. Cały czas. Najlepiej tak powiedzieć, jestem bałaganiarką. Dobra, kolejne pytanie. Kto pierwszy wyszedł z inicjatywą na pierwszy pocałunek? Ja nie pamiętam. Ale nie patrzcie w podgląd, nie patrzcie w podgląd. Ja nie pamiętam pierwszego pocałunku. Pamiętasz pierwszy pocałunek? Nie. Ja też nie. No ale pierwsze takie jakieś łapania za rękę, takie rzeczy, to ja powiem tak. Jak podniosłam tabliczkę, to no, przypomniało mi się, że to ja ciebie pierwsza chwyciłam za rękę, tak. Taką, ale ja byłam po całunku. To ty byłaś, no ale mama była taką prowadzącą pierwszą. To złych rzeczy. Jakich złych? Pięknych chyba. No tak. Kto lepiej opowiada dowcipy? Kawałek, że... No. Ja nie opowiadam, no, więc no, chyba... No, no, jak próbuję opowiadać każdy razem, zwłaszcza to, co mam powiedzieć. Ta zgodność. Jest, tak? Tak. To jest fatalna w dowcipach. Pani przeciąga zawsze opowieść. No. No, mama długo opowiada i no. Tak. I w końcu nie wiadomo, o co chodzi. To każdy zapomina o początku. I każdy żart trzeba ci tłumaczyć. No, no nie masz tego dalej do dowcipisio. Kto jest bardziej zapominalski? No, no kto jest zapominalski? Cicho, 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 cicho! No kto? No kto? Znaczy, zasugerowałeś mi swoim tonem odpowiedź, ale tak do końca się z tym nie zgadzam. No, ja ci przypomnę zaraz. Ja tak do końca się z tym nie zgadzam, ja po prostu mam więcej na głowie. No, ale ty zapominasz. No, ale macie zgodność. No, zapominasz. Bo my zgodnie bardzo jesteśmy. No. Kto by był bardziej gotowy na dziecko? Tak. Że teraz? No. Nie ma takiej odpowiedzi. Tutaj zgodnie możemy przyznać, że nie podnosimy tabliczki. Nie. To ty podjęłaś tą decyzję. Nie, musicie odpowiedzieć. No ale ja też powiedziałem razem. Nie ma takiej odpowiedzi. Nie ma. Nie ma takiej odpowiedzi. Jesteśmy za starzy na dzieci. No. No my czekamy na wnuki. No, no ale mi się wydarzyło. To nie. No. Nie. Nie, nie, bo pytanie brzmiało, kto jest bardziej gotowy, kto by podjął tą decyzję. Nie. Znaczy wiecie, jakby się wydarzyło, no to by się wydarzyło, ale myślę sobie, że byłaby to tragedia. No. Że jakbym zobaczyła dwie kreski na teście ciążowym, to przez pierwsze 2 tygodnie byłabym załamana. No.
Naprawdę? No. To by była tragedia. Dobra, daję tą zgodność. No dobra. Tak, zgodnie, zgodnie to dobra. Dobra, no to kolejne pytanie. Teraz nam to dają. Jest bardziej pewne siebie? Co masz? Kasia. No, zgodność. To więcej przeklina. Zgodność. Tak. Nigdy o tym nie mówiłam na YouTubie, o tym nie wiecie, to jest taka rzecz, którą ukrywam, ale w sumie nie wstydzę się, bo kiedyś usłyszałam wypowiedź kogoś znanego, że nie wierzy ludziom, którzy nie przeklinają. No ja przeklinam, kiedy jestem zdenerwowany. Tak, a ja przeklinam jako przecinek. No. Używam przekleństw, dwóch takich ulubionych i używam je jako przecinek, jako dopełnienie zdania. Tak, często ich używam, ale właśnie to jest takie szczere i nie będę za to przepraszać, no bo tak mam. No. Kto pierwszy wyciąga rękę po kłótni? Do zgody? Tak. Zgodna. Ale my jesteśmy zgodni, my się znamy jak wysoko, nie? Kto lepiej złoży meble z Ikei? Dawaj. Tak, ale... Ale z pomocą... Tak, ale musi być też tak. Takie pół, całe to i pół tego, bo bez tego to czasami ani rusz. Takie logiczne myślenie i takie przyłożenie jednego do drugiego, poza tym ty się szybko wkurzasz, irytujesz, denerwujesz, jak czegoś nie umiesz zrobić. Ja cię muszę uspokoić, muszę ci pokazać, że zobacz, to wcale nie jest takie trudne. No i wtedy idziesz dalej. Składanie webli doprowadza mnie do szału. A kto jest bardziej obrażalski? Przecież wiadomo. Obrażalski? Ska. No, chodziło o osobę przecież. No, ale ja ci powiem, że ty też masz takie... tylko się w inny sposób... Ale dlaczego wy nie dajecie najpierw kartek, a potem z tą gadacie? Czemu się tam wyprowadzacie ciągle na odpowiedź i dyskutujecie kto? Ale ja już... Ja też podniosłem przecież wcześniej. No, zdecydowana nie wiem, bo zrobiłaś tak. Ja wiedziałam, że to będzie ta odpowiedź. Każdy jest jakiś, ale to jest bardziej. Tu nie było, kto się nie obraża, tylko kto jest bardziej obrażalski. Przecież ty masz mistrza w tym. Nie. Nie. Teraz ja. Kto lepiej gotuje? No, sprawdzam. No. Dobra, no to kto więcej śpi? Co masz? Zgodność. Ciebie no ktoś śpi więcej. Ja w ogóle mam cudowną, co to można powiedzieć, cechę. No. Przykładam głowę do poduszki i śpię. No. A jestem po nocy i spałem 3 godziny. Są takie TikToki, że baba przed snem myśli, wymyśla. A ja zaś widziałem, że facet wymyśla. Tak? No. Ja widziałam takie TikToki, że baba. Ale co kto ogląda? No się kręci. Ja że facet wymyśla. A, widzisz. No. Zależy kto, wiesz. No to ja nie wymyślam. Ja przykładam głowę do poduszki i śpię. Ty też tak masz, nie? To znaczy chyba... my na razie nie odpowiadamy sobie na pytania. Nie będziemy nakierowywać na odpowiedzi. Kto jest bardziej otwarty na nowe smaki? Czyli próbowanie jakiegoś jedzenia, smaków. Kto się odważy? Zgodność! Tak? Tak. No, ja tutaj miałam dylemat, bo żadne z nas nie lubi nowych smaków. No, ale prędzej się odważy niż ty, nie? Kto pierwszy zdecydował o posiadaniu psów? Okej. Wiesz co? To było... Cicho! Znaczy, Myśl w głowie. Myśl w głowie. Powiem tak i powiem ci dlaczego. No, mam już odpowiedź. Zgodność. Bo ty zacząłeś od tego. Nie wiem, czy na domu musi być pies, bo będziesz się czuła niepewnie, tak? Tak. A potem dalej, potem już. A potem już ja się zajawiłam, nie? Pokazałeś mi. Draga cię pokazała. Tak, Dragan pokazałeś i no. Ja już się zakochałam. Potem zobaczyłam czarną i zamówiłam. Kto częściej chce wychodzić na imprezy, miasto, cokolwiek, jakieś imprezy po prostu? Czyli z domu. Masz? Tak. Hmm.
ty nie chcesz. Jak chcę wychodzić? Ty nie chcesz, przecież ty ja cały czas mówię, że gdzieś idziemy, a nie. Ja ci mówię, ja ci mówię, idź. Ja ci mówię, jesteś zaproszony, to idź. Ale to nie, ale ty chcę wychodzić z domu. Ja nie chcę siedzieć w domu. Nie. Ja też nie chcę siedzieć w domu. To ja mam jedną wspólną, nie chcę wyrazić, nie chcę wyciąć do domu. Dobrze. Zostań się dany. No. Dobra, to ostatnie pytanie. Kto jest bardziej pracowity? Naprawdę, Kasia, masz dylemat? No. Ja nie mam. No ja wiem, że ty nie masz. Ja nie mam dylematu. O, a nie zgoda. No, tata ładnie pokazał, że ty też jesteś. Widzisz, jak się doceniamy? No, słodko. Naprawdę to powiedziałeś, że Kasia? Że nie, oboje, że oboje jesteśmy, ja zrobiłem tak. A, że oboje, ja powiedziałam, że ty. Oboje. Nie, bo ja nie widziałam, że mogę dwa dać. Co było na siebie, myślisz? Jeszcze raz możesz dać. Nie, bo jesteśmy to wszystko. Oboje jesteśmy pracowici. Wszystko. I co? To w sumie jedno było... Tak. Jedno czy dwa? Jedna niezgodność. Jedna niezgodność z tym wychodzeniem z domu. No i z tym całowaniem. A, i z tym całowaniem, to dwie niezgodności. Dwie niezgodności mieliście, ja tak? Takie dwie i pół. A ta pół to z czym? No teraz, ja dałem do nas. A. No to wychodzi na to, że znamy się całkiem, całkiem dobrze. Tak, zarobicie nam to poszło. No to nie są niezgodności, tylko po prostu już każdy inaczej kojarzy fakty. No bo to nie jest niezgodność, tak, nie? Tak, ten pierwszy pocałunek był... Po prostu za późno mi się przypomniało to, co mi się przypomniało. No, no dokładnie. A tak, spokojcie, pilnetku. Ma za długi staż, no wiecie. No. To było bardzo nudne. No. Nie zaskakujące. Jakieś takie pytanie. No. Dobra. Dobra, kończymy ten odcinek, kochani. No. Jeżeli chcecie zobaczyć... Jak my sobie poradzimy? To zapraszam was na kolejny odcinek. Pa, pa, kochani. Pa, pa. Bye.